Siemanko moi drodzy widzowie, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Kacper, witam was w challenge'u na moim kanale, a dziś, tak jak pisaliście w komentarzach, będzie draft według moich rodziców. Niestety ich tu nie ma, ja będę do nich dzwonił, ponieważ, że tak powiem, nie udało mi się ich sprowadzić, ale jeżeli zostawicie ogrom łapek w górę, to na pewno się pojawią za jakiś czas na odcinku. I postaram się ich oczywiście tutaj ściągnąć, jak mojej mamie ściągnął gips z nogi, bo ma złamanego palca w nodze czy tam śródstopie. Dobra, lecimy. Zadzwonię pierwsze do ojca, ponieważ moja mama już kiedyś była na odcinku, będzie oczywiście w opisie link, a mój ojczulek jeszcze nie, więc lecimy. No, halo, dasz mi tatę? Aha, dobra, to jak się skończy, to niech mi da znać, no. No, dobra. To nic, idziemy do mamy. Czyli pierwsza będzie moja mama, bo... Mój tata jest zajęty. No, halo. No, słuchaj, bo mam taką sprawę, potrzebuję, żebyś mi wybrała drafta. Będziesz mówiła po prostu numerek od 1 do 5, dobra? No. Dobra, no to zaczynamy z formacją. Mów, jaki numerek? 3, dobra, 4-3-3 ofensywnie, okej. Okay. Dobra, pokazują się kapitanowie, jaki numerek? No, ładnie, Neymar. Dobra, kolejny numerek. 5. No, słabo, dobra, dalej. 1. 1. Nie możecie widzieć, nie wiem, czy widzicie. Di Maria. I 4. Czekaj, 4? Aha. Czekaj, Bruno. Dobra, kolejny numerek. Do 5 mam tylko podać. Nie, od 1 do 5, a nie do 5. Całą 11, jeszcze kilka numerków. To potem jest, mogę podać 7? Nie, tylko numery od 1 do 5. No to może... No, kolejny. 4. 4, czekaj. O Jezus Maria, no. 1. Jak? 1. 1, czekaj, to już. Kolejny, no. I 5. 5, okej, czekaj. I tu akurat nie było dobrego wyboru. No, dawaj kolejny. 5. Znowu 5? Dobra. No. No to akurat dobra karta. No dawaj. 2. Mogło być lepiej. No i ostatni numerek. 4. 4. Wszystko? No wszystko. No to dobra. No dobra. Trzymaj się, wracaj do zdrowia, cześć. Dobra, z moją mamą to by było na tyle. Teraz próbujemy do taty się dzwonić. A few moments later. Halo? No, jesteś już dostępny? No to dobra, no to podawaj numery od 1 do 5, tylko powoli, ja ci powiem kiedy. No, teraz już możesz mówić. Co? 5. 5, no to dobra. Zieler. Dawaj następny, czekaj. No, dawaj następny. Jeszcze raz. 5. Znowu 5? Tak. Dobra.
No to teraz dawaj kolejny. 3. No spoko, dobra, kolejny. 1. Dobra. Okej, kolejny. 4. Dobra, kolejny. 2. No, to akurat dobry numer. Dobra, no, dawaj. 3. Dobra. Kolejny. 1. Kolejny. 2. No, dawaj. 5. No, dobra. Następny. 3. 3. Gaspar. No, dawaj. 3. Okej. No i ostatni. 2. 2. Dobra, dzięki wielkie. No, warto. No, na razie. Także, moi drodzy, tak się prezentuje ten draft, tak wybrali mi rodzice. Nie mają szczęścia w ogóle. Ja sobie ułożę skład i słyszymy się za chwilę. Moi drodzy, tak się prezentuje ten draft, a jeżeli odcinek wam się spodobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie, że jeżeli zostawicie dużo łapek w górę, to postaram się moich rodziców tu ściągnąć. Jeżeli chcecie w weekend maratonik draftów, to zostawcie około 500 łapeczek w górę, wtedy będę wiedział, że na pewno tego chcecie. Piszcie pomysły w komentarzach. No i cóż, zapraszam na draft. A więc pierwszy rywal przed nami, zobaczmy jaki ma skład. Draft 190, no, challenge accepted. Co zrobi Ney? Dogrywa. I Bale. Znowu do Neya. Ney do Messiego. Nie dochodzi piłka Messi. Leo Messi! 1-0. Jednak udało się tam gdzieś wciść tę piłkę. Myślałem, że Neymar od razu dogra do Messiego. A tu nie. Tutaj jeszcze dogranie do André Gomesza. I André Gomes podaje do Messiego. A Messi wykańcza pięknie tę sytuację. 1-0. Jednak te przechwyty u niego widać. Gomes. Piłka do Neymara, Neymar, dogranie, Messi, Gomes, nie ma, haj. Ronaldo do Messiego, Messi, rozpędza się prawą stroną boiska, do Ronaldo, 1-1, niestety, jedną akcję się mu udało przeprowadzić, no i strzela bramkę, jeszcze Messi. I czy będzie 2? Nie ma, oblak. Aj, Marcelo kontra Bale. I chodzi z obronną dłonią rywal spod pola karnego. I znowu jedziemy w drugą stronę. Messi. Pewnie zagrana piłka zostanie z powrotem do Leo. Nie. Aha, spoko. Całkiem spoko, całkiem przyjemnie. Dlaczego on, przejmując piłkę, tak na chłopski rozum, dlaczego on robiąc wślizg, podał piętą, nie wiem czym, do Ronaldo. Brawo, brawo, brawo. Brawo dla ciebie, ty. Dostaniesz talon. Ja w to nie gram. Bale, no i tu broni oblak, a Zieler się kładzie na trzy strony, kurde, nie wiem, świata i ma wywalone, ja pierdzielę. Koniec pierwszej połowy. Pięknej, jakże w moim wykonaniu, Zielera, czy jak mu to tam. No brawo, brawo dla bramkarza, którego na bramce nie ma. Równie dobrze mógłbym sobie Chediu postawić na obronę i wyszłoby na Bopytowa i byłoby na to samo. Bruno, no na pewno Bruno. Kiedy mam tutaj Messiego na karcie 9 ileś tam, to mam na pewno uderzyć Bruno. No.
na bank. Messi, Messi! Jest bramka, jest bramka. Udało się trafić z rzutu wolnego. Messi, ale kurde to zakręcił. Całkiem sympatycznie, no. Jest jeszcze szansa tutaj w tym meczu. No widzę, że ten Oblak też jakoś taki strasznie zaskoczony był z obrotu sytuacji. Do Messiego, Messi! Messi! Oblak! Dembele! Nie! Ja pierniczę! Co tam się stało? Bale. Rozpędza się Gareth Bale. Bale kontra João Cancelo. Bale. Do... Dembele! Jest gol na 3-3! Dembele! Osmane Dembele! Trafia na 3-3. Ależ tutaj było dużo szczęścia przy tej akcji, że to w ogóle wpadło. No, taka sama bramka jak na 3-1 dla mojego rywala, tak? Bale. Do Dembele. Dembele! Ho, 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 ho! Jest Dembele! 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 Jest 4-3! O, damn! Ależ come back is here! Tak jest! Ależ tutaj Dembele narobił zamieszania. O Jezus Mario Święto. Dobrze, że udało się to włożyć. Dobre, piłka do Tremuliny. Tremulinas kontra Iniesta. Iniesta goni Tremulinasa. Piłka do Neymara. Neymar. Neymar. Neymar! Ale broni tutaj Oblak. Co do cholery tutaj robi Eden Hazard? Nie, nie, no nie! Ja już wiedziałem, jak on się zastawił, to ja już to wiedziałem, że to będzie bramka. To było na 100% pewne. Jeszcze tam oni biegali koło niego, jakby miał jakiegoś, kurde, nie wiem, jakiś syfilis co najmniej. Bale. Bale! Messi! Messi! Tak jest! Proszę bardzo. Nie będzie mnie byle Lamus ogrywał. Przepraszam bardzo za stwierdzenie. Szacunek do rywala musi być, ale... No bez jaj. Oż mi normalnie jest! Wygrany meczyk! Druga runda w drafcie. Moi rodzice wybrali mi takiego średniego drafta, no ale powiem szczerze... Messi 3 bramki, Dembele 2. Bardzo jestem zadowolony z postawy chłopaków. Janusze Majora jadą do domu, a my lecimy dalej. Karawana jedzie dalej. I skład rywala przed nami. Nie za mocny, ale też nie za słaby. Hazard. Piłka do... czy Ozil. Piłka do Schweinsteigera. I mamy rzut karny. No nie wierzę, nie wierzę. Początek meczu. Kurde. Czwarta minuta. Hazard kontra... Zieler. Czy Zieler. I... kurde, wyczułem go. No nie mogę. Szkoda, że nie rzucił się po ziemi. No trudno. Bale, Messi. Messi, Messi, Messi! Łapie Asenjo. Neymar. Neymar do Messiego. Messi, Messi! Obok. Messi, zagranie do... Bruno, Bruno, Bruno! Nad bramką. Bale. De Vrij. Nie, to mój przecież skład czytam. Costa, Kante, a się... Gomez, Messi. Messi! Jest 1-1. Udało się. Wychodzimy na remis w tym meczu. Ależ piękne uderzenie Leo. Po dłuższym słupku, wewnętrzną częścią stopy. Messi. Messi, kręci się. To w lewo, to w prawo. Neymar, Neymar! I mamy 2-1. Neymar, 222 miliony na boisku. Strzelają właśnie bramkę. Piękne tutaj asysta Messiego, bodajże ostatnia w Barcelonie. I mamy... mamy praktycznie już koniec pierwszej połowy w tym spotkaniu. Prowadzimy 2-1. Scenariusz bardzo ładny, ciekawe, czy uda się nam ten wynik dotrzymać do końca. W poprzednim meczu to my przegrywaliśmy 3-1 i udało nam się odrobić. Zobaczymy, jak będzie w tym meczu. No, wyraźnie przeważamy. Wyraźnie, ewidentnie. Hazard. Hazard. Ależ jedzie Hazard. Bramkarz górą. Jeszcze Costa. Diego Costa. I rzut rożny.
Neymar. Neymar, goni go blind, Neymar. Neymar, Neymar. Czy będzie 3 Bale jeszcze pod cinką? Kurczę, tu pomyliłem się, bo chciałem przełączyć zawodnika i nacisnąłem od razu. Dobrze, że nie przelobował bramki. Bale strzela na 3-1. Jestem bardzo, bardzo zadowolony z rozwoju sytuacji. No ale pamiętajmy, że w poprzednim meczu też taki wynik miał rywal, no i udało się wyjść na prowadzenie. Dybala. Paulo Dybala. Dybala! Rzut rożny. Ozil do rzut. Hazard! Kto go pilnował? Czemu go Neymar nie pilnował? Czemu nie pilnował go Neymar? Ja się pytam, co tu się stało? Dlaczego tam nawet... Kolejny rzut rożny. I kolejna szansa Kante. No nie. Nie, no po prostu nie wierzę. 10 minut do końca. Dwóch ich tam było. Jeden drugiemu przeszkadzał. No nie. Już... Bellerin. Koniec meczu. Mogło być tak pięknie. Jest dogrywka. Bardzo niechciana dogrywka. No ale... Kante. Kante. Znowu ten cholerny Kante. Hazard! No nie. No po prostu no nie. Dembele. Nawika. Dogranie. Messi, Messi, Messi! Nie ma nic. Neymar. Dembele. Nie ma nic. Jeszcze przejęta piłka. Gareth Bale. Do Messiego. Messi. Do Dembele. Dembele. Do... Gualiano, czy Giuliano, czy jak to się czyta, i jest 4-4. Ależ zwrot akcji w tym meczu, normalnie. Jak i w całym drafcie. Co? Ozil, jest Aleksandro, Sandro. I już do Hazarda, Hazard do Williana, William do Ozila, Ozil, no nie. Po prostu nie wierzę. Ten mecz to jest, ten draft jest jakiś roller coaster. Koniec tego spotkania. Przegrywamy go 5-4. Niestety nie udało się tutaj wygrać. Takie życie. Niestety płakać nie będziemy. My tak wygraliśmy poprzedni mecz. Tak się też skończył ten mecz. Zobaczmy, jakie paczki dostaniemy za przegranie tutaj draftu. Pewnie jakieś 2 złote paczki. Wcale bym się nie zdziwił. No, 2 złote paczki, jedna duża złota paczka, więc... szału nie ma, dupy nie urywa, złota paczka wjeżdża na rejon, zobaczmy, co w niej będzie, czy będzie, no jak zwykle nic ciekawego w niej nie ma. Poza paroma zawodnikami. Kolejna paczka złota i czy będzie świecący zawodnik? Oczywiście, że, ależ oczywiście, że nie, no po co na świecę, to jeszcze srebrna karta, to jest już w ogóle hit. To jest już w ogóle hit, po prostu. Duża złota paczka, tu są 3 karty, tutaj była prawie złota paczka premium, ale coś taki podobny deseń i jest... Kto to jest? Okaka, Okaka, jeju. No lepszej karty już w ogóle nie było, nie? I jest też cień, za cień ile dostaniemy? 3900, wow, no to dobra karta. Moi drodzy, to było na tyle. Jeżeli odcinek wam się spodobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie w niedzielę maraton FIFA, czy maraton draftów, bardziej bym to tak nazwał, to zostawcie oczywiście łapeczkę w górę, dajcie znać, dajcie 500 łapeczek w górę, jeżeli chcecie taki maratonik, no i go zrobimy, zrobimy sobie 3 drafciki w jeden dzień i tam też będą progi łapek. Jeżeli oczywiście spodobał się film, napisz w komentarzu pomysł, zostaw łapkę i pamiętaj o zasubskrybowaniu kanału. Żeby było nas więcej i więcej, marzy mi się do końca miesiąca 9000. Mam nadzieję, że to uda się zrealizować. Jeszcze raz dzięki za uwagę, trzymajcie się, do usłyszenia w następnych odcinkach na kanale. No i cześć!